Wspólnie z Agnieszką Woźniak Starak, Ulą Hincz będziemy mieli przyjemność poprowadzić to wielkie show, program Big Brother, a my jesteśmy pierwszym programem w Polsce. Dzień dobry TVN jest pierwszym programem w Polsce, który pokazuje to, co możemy pokazać, czyli dom i okolice domu Wielkiego Brata. To ściśle strzeżona tajemnica, chyba najbardziej strzeżona tajemnica TVN-u, czyli to, jak w środku wygląda dom Wielkiego Brata. Mogę powiedzieć tylko, że jest bardzo ekskluzywny. Zostanie tutaj zamknięta już. Już 17 marca grupa ludzi, także zegar tyka, rozpoczęło się wielkie odliczanie do. Wielkiego show, bo to będzie wielkie show, ale z drugiej strony będzie też ogólnopolski eksperyment psychologiczno-socjologiczny. Bo właściwie każdego dnia teraz każdy z nas jest wielkim bratem, swoje życie sprzedajemy, pokazujemy na portalach społecznościowych czy w internecie. Tutaj grupa ludzi zostanie zamknięta zupełnie bez tego, bez dostępu do internetu. Wrócą do podstaw, do korzeni, do ery kamienia upanego, czyli do tych relacji międzyludzkich. Jak teraz wyglądają takie relacje? To zobaczymy 17 marca, kiedy wystartuje program Big Brother. To miejsce, w którym jesteśmy, pokazujemy jako pierwsi w Polsce. To jest właśnie to pikające serce domu Wielkiego Brata, czyli reżyserka. Miejsce, w którym 24 godziny na dobę będą podglądani, obserwowani uczestnicy programu, ci, którzy wejdą do domu Wielkiego Brata. Realizatorzy, dźwiękowcy, operatorzy kamer, dziesiątki ludzi, właściwie setki ludzi, którzy będą brali udział w tym eksperymencie. Bo będzie to eksperyment. Grupa ludzi odcięta od świata, od bliskich, od rodzin, od internetu, od telefonów, zostanie zamknięta w ekskluzywnym, świetnie wyposażonym domu Wielkiego Brata. Prawie 400 m2, sam dom, ogród prawie 600, co daje może ponad 1000 m2. Czy to wystarczy, zwycięzcy, żeby być tutaj 3 miesiące? No, to będziemy sprawdzali, ale powiem szczerze, że czuć tutaj atmosferę. Ostatnie przygotowania w reżyserce, wszystko dopinane na ostatni guzik i 17, 17 marca w TVN7 będzie można zobaczyć to wielkie otwarcie. W TVN-ie będziemy pokazywali te najciekawsze kawałki zebrane. E, oczywiście player dołącza do nas w playerze live streaming. 16 godzin non-stop będzie można oglądać to, co się dzieje w domu wielkiego brata. I wy, drodzy widzowie, też zostaniecie w ten program zaangażowani. Nie tylko oglądając i decydując pilotem, że przełączacie się na Wielkiego Brata na TFN7, ale będziecie decydowali o tym, co się tutaj ma dziać, jakie uczestnicy mają wykonywać zadania. Będziecie ważną częścią tego programu. Pierwsza edycja i piosenka Demono. Teraz do tej części też powstaje specjalna piosenka. Do tej części już powstała piosenka, no bo w niedzielę będzie można ją usłyszeć. Na żywo zresztą u nas w programie. Mam nadzieję, że się spodoba. Tylko gdzie jest gdzie wiosna, Bartek? To jest moje pytanie do jasnej Jamelki, bo wiosna już miała przyjść. No tak patrzę na ciebie wiosnę to masz w sercu. E, Aga, uczestnicy. Znamy już uczestników. Pierwsza dwójka była już w niedzielę na kanapach. w Dzień dobry TFN. Cały czas mm. można głosować, ale kto jeszcze? Agnieszka i Maciek, tak, to przypomnijmy, że to jest ta para, z której jedna osoba trafi do domu wielkiego brata i to jest w rękach naszych widzów i w ich telefonach komórkowych. A poza tym trafi bardzo, wiesz co, bardzo barwna, różnorodna grupa fajnych, inteligentnych, błyskotliwych ludzi o różnych poglądach, o różnym podejściu do życia, którzy myślę będą toczyć między sobą ciekawe rozmowy, może jakieś spory, ale to będzie na pewno coś, o czym my będziemy z kolei mówić i ja na to liczę. Że to... Ale to też jest wyzwanie, bo z tego co wiem będą, oczywiście ojcowie zostawiają rodziny, narzeczeni dziewczyny, ale będą też na przykład matki, które jedna zostawia trójkę dzieci. No, no matki, będą też dziewczyny, które, które, które dzieci nie mają. Wiesz, to ja myślę, że to będzie taka grupa, gdzie każdy widz z łatwością znajdzie swojego reprezentanta i to jest chyba ważne. Gdybyś ty mogła dzisiaj zadecydować, która z tej dwójki, którą poznali już widzowie, wejdzie do domu wielkiego brata, to przystojniak czy dama z Londynu? No i ja, ja tu bym zdecydowała i o, o, za chwilę nie miałabym pracy. Słuchaj, Słuchaj nie mogę powiedzieć, no mam, mam, no mam swój top, ale nie mogę zdradzić. Czego ci życzyć? Przed programem, przed 17 marca. Słuchaj, życz nam 10 edycji następnych Big Brothera. To są wiesz, dla nas życzenia przecież. W takim razie 17 marca z przyjemnością poprowadzimy rozpoczęcie tego wielkiego show. Jak powiedziała Agnieszka, co byśmy się spotkali, i również wspólnie poprowadzili dziesięciolecie, jubileusz Wielkiego Brata.